Cześć, tu Ola Kwaśniewska, a to kolejny odcinek podcastu Jestem kobietą marki Jest Biżuteria. Razem z naszymi wyjątkowymi gościniami i gośćmi będziemy zastanawiać się, jak tworzyć świat, który będzie dla nas, kobiet, lepszym miejscem. Zanim zaczniemy, chciałabym Cię zachęcić do wspólnego budowania społeczności, która dąży do równości i empatii. Zaobserwuj Jest Biżuteria w mediach społecznościowych i odkrywaj razem z nami świat kobiet. Zaczynamy? Witam serdecznie w drugim odcinku drugiego sezonu podcastu Jestem Kobietą, a moją drugą gościnią jest kobieta dwojga nazwisk, patrz jak się złożyło, wspaniała Aga Woźniak-Starak. Witam cię serdecznie, jestem mega bardzo szczęśliwa, miło, że spędzę z tobą kolejną godzinę. Ja też. Chociaż wiesz, że to jest tak, że jestem po tamtej stronie zawsze, ja w ogóle prawie nie... No i co? I stresuje cię tak? Tak, totalnie. Tak, że tak dziwnie jednak, że tak myślę sobie, że przychodzą do nas ci goście, do naszego kanału i w sumie jest fajnie, ale tak... Myślisz, zapomniałam, jak to jest. Myślisz, że będę zadawała podchwytliwe pytania? Nie wiem, ciekawa jestem. Słuchaj, czy to jest prawda, że teraz osiadłaś na Mazurach? Dobrze zrozumiałam? Tak. Tak, wiesz co? Tak, to rzeczywiście jakaś taka rewolucja mała w moim życiu, może nie mała, ale w tym roku robię taki eksperyment, że przeniosłam się na Mazury. Trochę było to spowodowane tymi moimi zmianami zawodowymi i tak pomyślałam sobie, że kurczę, w sumie to tak mam trochę czasu, to sobie pomieszkam. A później to jakoś tak poszło już dalej i teraz moja baza jest tak, moja kwatera główna jest na Mazurach, a tu dojeżdżam do pracy i logistycznie jest to trochę skomplikowane, więc jak przyjeżdżam, to robię wszystko naraz. No Jezu, wiem, znam, A później wracam, ale odpoczywam, mam takie zen i może to jest jakiś sposób na taki, wiesz, równowagę. A co to mu powodowało? Ciągota do natury, do zwierząt, do zmęczenie Warszawą? Wiesz co... Wyprowadziłam się z Konstancina i to też myślę był taki moment zamknięcia jakiegoś etapu, tak już naprawdę zamknięcia w życiu. Póki nie zdecyduję, gdzie chcę żyć tak naprawdę, to mam takie miejsce swoje tam na przeczekanie. I to jest na pewno moje miejsce na ziemi, takie, do którego ja będę wracać i w którym będę spędzać bardzo dużo czasu. Ale jednak na przeczekanie. Ale wiesz co, może na emeryturze będę sobie mieszkać na Mazurach. Teraz to jeszcze chyba nie jest ten moment, żeby tak mieszkać na stałe. Zima na Mazurach jest, myślę, wymagająca. No bardzo. Boże, właśnie chciałam cię zapytać, bo ja byłam, wiesz, ja też regularnie kursuję na Mazury i byłam tam zeszły weekend i byłam sama z psem i no przerosła mnie noc zaczynająca się o 16. No dokładnie. No, trzeba zrobić wszystko do godziny 16, wszystko, bo potem już nawet z psem nie wyjdziesz. Jest czarno, po prostu czarno. Ja mam, mam jeden, jeżdżę konno, więc mamy halę oświetloną, więc mogę nawet o 17 jeździć sobie na koniu i o 19, chociaż 19 już śpikoń. Ale to jeszcze da się to zrobić, ale rzeczywiście tak, takie życie w tej ciemności tam trochę jest. Ale na przykład, wiesz co, bo ta natura to jest coś, co mnie absolutnie ciągnie i też ja lubię być ze zwierzętami jakoś blisko, że ostatnio tropię wilki. Znajduję wilcze kupy na przykład. I co no, sobie wiem, że są obok domu mi chodzą. To kiedyś mnie Marcin Kostrzyński, który prowadzi świetny kanał Marcin z Lasu na YouTubie, właśnie o zwierzętach, tak? I tropi wilki, i zakłada fotopułapki. Był kiedyś myśliwym w ogóle i to jest taki wspaniały przykład człowieka, który się absolutnie nawrócił i teraz z myśliwymi walczy i pokazuje ludziom, jak zwierzęta są wspaniałe i że nie wolno ich zabijać. No i on właśnie mówił, jak poznać, jak wytropić, gdzie te wilki, gdzie zostawiają ślady, jak wyglądają te ślady, ale mnie to fascynuje. Ale czy ciebie satysfakcjonuje to, że po prostu wiesz, że wokół są wilki, czy ty dążysz do tego, żeby go zobaczyć? Ja nie, myślę, że wiesz, to bardzo trudno jest zobaczyć wilka. Ja nie do końca wierzę w tę historię, że gdzieś wilki się na kogoś rzuciły, bo wilki raczej się ludzi boją i jeżeli wilk, nie wiem, nie jest chory albo nie jest oswojony, czyli skrzywdzony przez człowieka tak naprawdę, To raczej się nie zbliży i też w wspaniałej książce o wilkach Adam Wajrak pisze o tym, że twarz człowieka jest czymś strasznym dla wilka, więc unika jak może. Okay. Więc raczej go nie spotkam, ale taka świadomość, że wiesz co, że jest jeszcze na tych Mazurach taka dzika natura. To jest chyba to. Ja mam rykowisko pod domem. Jezu, ja też. Tak, to jest wspaniałe. I że wiesz, że możesz jeszcze, ale to jest przerażające. Mój pies się tak tego boi, tak? Jak zaczynają się bukowiska, rykowiska. Bo to brzmi jak jakieś bestie w lesie. Tak. I ona w ogóle nie chce wychodzić wtedy z domu. Znaczy już po zmierzchu nie chce wychodzić. A mój kolega ostatnio mówi, Boże, taka biedna ta krowa, nie wydoili jej, chyba tak muczy. Nie, to jelenie. Dobra, Aga.
Ponieważ spotykamy się w odcinku grudniowym, to chciałabym odbić się od cytatu z portretu kobiecego Wisławy Szymborskiej, który to wiersz jest takim bohaterem nowej kampanii Yesa. I ten cytat w tym miesiącu odnosimy do świąt, czyli to łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby. I to jest pytanie do ciebie. Jak ty masz z tymi świętami? To łatwe, niemożliwe, trudne czy warte próby? O, jest łatwe, niemożliwe. Lubisz, potrzebujesz, tęsknisz, kiedyś bardziej czekasz. Lubiłam. Lubię święta wielkanocne bardziej. Naprawdę? Tak. To jest taki czas też w jakiejś zadumy, refleksji, ale te wielkanocne są weselsze. Ja lubię wiosnę. Urodziłam się w kwietniu. Czekam na tę wiosnę. Wtedy wszystko się rodzi do życia i jakoś też po tych miesiącach też czasem zimowej chandry to taki optymizm, mam wrażenie, wtedy wstępuje w człowieka i to jest ten czas, na który czekam, a święta Bożego Narodzenia są... Nie wiem, wiesz, jeszcze brakuje mi takich zim prawdziwych w Polsce. Na Mazurach nawet ich nie ma, bo w zeszłym roku nie było w ogóle śniegu prawie. I żeby chociaż było tak biało i pięknie. A tak, nie wiem, jakieś mam takie poczucie, że wtedy jest najzimniej i nie, to nie jest mój ulubiony czas w roku. Tak smutno się zrobiło. Tak, zaskoczyłaś mnie, bo jakoś tak wszyscy zawsze, znaczy może też dlatego, że ja mam odwrotnie, bo ja mam trochę tak z Wielkanocą i Bożym Narodzeniem, że też Wielkanoc to nie są moje godziny. Ja po prostu kompletnie nie mam ochoty o 9 rano siedzieć na galowo przy śniadaniu, jeść jakichś wielkich dani, zupy i tak dalej. Na to Boże Narodzenie zawsze czekam, ale też rozumiem, znaczy mogę sobie wyobrazić, to, co mówisz, bo rzeczywiście to Boże Narodzenie to dla mnie też są święta bardziej sentymentalne. Tak. I przez to, że jednak co roku się je spędza od dziecka w jakiś tam podobny mimo wszystko sposób. Może mogą być odchyły, ale jednak, no przynajmniej w mojej rodzinie było tak, że te święta zawsze były, albo prawie zawsze bardzo tradycyjne, to bardziej odczuwa się wszelkie zmiany. O to mi chodzi, że coraz, no wiesz, tych ludzi ci brakuje po prostu, po prostu tych ludzi ubywa i to grono, z którym się spotykasz, się zmienia, więc jakoś wtedy to bardziej czuję, zdecydowanie. Ale czy miałaś tak, rozumiem, po odejściu Piotrka, bo to rozumiem jest ten moment. Też, ale wiesz co, też moi dziadkowie, to wszystko jakoś tak prawdę mówiąc, to moje takie, oczywiście, że jako dzieciak kochałam i to były takie moje ulubione święta Bożego Narodzenia, kiedy było mnóstwo prezentów i moja ukochana babcia i zawsze spędzaliśmy u babci w jakimś takim dużym rodzinnym gronie, a przez te lata to się pozmieniało bardzo, więc wiesz, to też jest, myślę, że jak masz dom pełen dzieciaków, to jest trochę inaczej. To inaczej się te święta przeżywa, bo przenosisz to na dzieci i z dziećmi rzeczywiście to jest inne, ale jak się starzejemy, a tych ludzi zaczyna nam ubywać rzeczywiście i ten świat się zmienia, który jest dookoła, to... Znaczy, one nie są, ja je lubię, ale jako dziecko na nie bardzo czekałam. Mm. A teraz mam tak, już bym wolę Sylwestra. Czytałam w wywiadach z tobą, że tobą bardzo się zaopiekowali przyjaciele. W trudnym momencie twojego życia. No i właśnie chciałam zapytać, jak to u ciebie jest. Czy ty wierzysz w coś takiego, że ta rodzina to nie musi być koniecznie, wiesz, krew z krwi, albo jakieś tam więzy formalne, tylko że możemy trochę sobie dobrać ludzi, którzy są do nas podobni i stworzyć taką rodzinę? Absolutnie. Absolutnie w to wierzę. Tym bardziej, że wiesz co, my akurat ani mój tata, ani moja mama, my nie mamy szczególnie mocnych relacji z rodzinnych, z tą dalszą rodziną. Że jakoś trzymamy się w takim swoim mniejszym gronie, gdzieś jeszcze rodzeństwo moich rodziców. Ale ja mam takie poczucie, że gdzieś ludzie pojawiają się na naszej drodze nie bez powodu. I że czasem, że moje życie pokazuje, że naprawdę te historie potrafią zataczać takie koła i spinać się w jakieś takie klamry, że przed pewnymi sytuacjami się nie ucieknie, bo jesteśmy na siebie gdzieś tam skazani i ludzie się tak pojawiają albo wracają do mojego życia bardzo niespodziewanie, że mam takie poczucie, że gdzieś jesteśmy absolutnie umówieni na to, że na ziemi będziemy razem działać, spotykać się i że w tym życiu gdzieś się razem przetniemy.
Że to jest jakiś właśnie plan boski? Czy, tak, czy zbieg, wiesz, taki że plan, nie, plan że dusz. Zacznę zaraz mówić jak Edyta Górnia. Że obawiam się, że pójdziemy na tym planie. Myślę, że nasze dusze mogły zawrzeć pewny kontrakt, że się spotkają i coś mają razem do przepracowania. Więc tak, ja wierzę w takie rzeczy. Że wierzę w przeznaczenie, absolutnie. Niezależnie od tego, w jakiego typu to jest relacja. Tak, oczywiście. Myślę, że też trudne relacje, że to są też te rzeczy, które są na naszej drodze po to, żebyśmy się czegoś nauczyli, absolutnie. Że to są lekcje, które mamy wyciągnąć, żeby gdzieś wzbogacić doświadczenia naszej duszy. Też znalazłam taką wypowiedź z jakiegoś twojego wywiadu. Obsesyjnie nie lubię sprawiać ludziom problemu, zawracać głowy, co absolutnie rozumiem, ale zastanawiałaś się, z czego to się bierze? Nie wiem, wiesz co, myślałam o tym, ale jak głośno o tym powiedziałam albo zaczęłam rozmawiać, to okazało się, że więcej jest takich osób, że mam takich znajomych. Na przykład wiąże się z tym, że ja nie lubię dzwonić do ludzi, bo ja nie chcę ludziom przeszkadzać. I znalazłam już dużo bardzo, bardzo podobnych istot do siebie. Fantastycznie, jak takie dwie osoby się spotkają. Nie tylko ja tak mam. Dwie osoby, które bardzo by chciały ze sobą nawzajem pogadać, ale nie chcą sobie przeszkadzać. Także tak. I rzeczywiście tak... Wiesz, mam takie poczucie czasem, że ja zaniedbuję pewne relacje, ale to nie wynika z tego, że ja mam w nosie i chcę je zaniedbać, tylko po prostu jakoś tak nie chcę się narzucać. Więc to jest jedno. Zastanawiałam się, czy to się bierze. Nie wiem, że może ja powinnam pogrzebać gdzieś i może to się bierze z jakiejś zaniżonej samooceny, że ja się czuję jakaś niedowartościowana i tak nie chcę, nie wiem, tak epatować sobą. Nie wiem. Byłam nieśmiałym dzieckiem, bardzo. Może to też stąd, wiesz? Byłam potwornie nieśmiałym dzieckiem i tutaj znowu znalazłam już przynajmniej dwie inne osoby, które również były bardzo nieśmiałe i dlatego skończyły w telewizji. Tak jak ja, bo też się zastanawiam, o co chodzi z tą telewizją, po prostu jak ja jakaś taka byłam, bardzo się gdzieś tam chowałam z tyłu, chociaż z drugiej strony lubiłam występować w tych wszystkich przedstawieniach szkolnych, przedszkolnych, ale nie byłam nigdy taka hej do przodu. Byłam bardzo taka... Faktycznie to jest ciekawe teraz z tą telewizją, no tak. Bo to znaczy, że co? Że tak pokompensujesz sobie... Właśnie, że to jest jakieś przełamanie siebie, wiesz, udowodnienie sobie, aha, że jednak umiem, czy takie właśnie przepracowanie tych swoich deficytów, że dam radę. Wiesz, ostatnio z Marcinem Prokopem rozmawialiśmy, Marcin też powiedział, że był nieśmiały, Gabi powiedziała, ona też. Ale ja w ogóle miałam jeszcze inny case, bo ja byłam zawsze w środku bardzo nieśmiała, a ludzie mnie odbierali jako bardzo przebojową i dla mnie to było zawsze szokujące. Ja pamiętam, jak na koniec ósmej klasy podstawówki, siłą rzeczy, nasza wychowawczyni tak każdemu dziecku mówiła coś takiego, takie zdanie podsumowania, nie? Takie na, wiesz, krzyżyk na drogę. I ona przy mnie powiedziała, no Ola to jest taka przebojowa, że w ogóle o nią się nie martwię. I ja byłam w szoku, bo ja bym w ogóle tak o sobie nie pomyślała. I zastanawiałam, skąd to w ogóle, jak? Skąd ona to wzięła? Więc jest coś takiego, nie wiem, jest jakaś taka energia, którą emanujesz, tak, i kompletnie coś innego, co masz w środku. Ciekawe, nie? A ja pamiętam, jak pierwszą komunię świętą, kiedy był zamówiony pan z kamerą VHS, który tam nagrywał, ja tego nie udźwignęłam, pamiętam taką scenę, on filmuje i coś tam rodzice, i ja tak schowałam się za tatę i mówię, nie chcę, więc ja nie chciałam być wtedy przed tą kamerą. No mnie na przykład wystawiano na scenę, na te wszystkie właśnie z wierszykami takimi, na te apele szkolne, no to ja po prostu, moja mama umierała ze wstydu, bo ja dostawałam taki głupawy, że ja nie byłam w stanie skończyć tego wierszyka, bo ja przerywałam go 18 razy śmiechem, wiesz. Po prostu, więc... Nie wiem, no rzeczywiście jest to, a mam w sobie taką cechę, ją rzeczywiście jestem w stanie namierzyć, że ja w sobie nie lubię tego, co mnie hamuje i ja nie lubię w sobie lęku, którego mam. Ja się bardzo wielu rzeczy boję i ja gardzę tym strachem w sobie, więc rzeczywiście wystawiam się na różne takie próby, żeby przewalczyć to, czego w sobie nie lubię, znaczy po prostu przewalczyć ten lęk, który moim zdaniem mnie hamuje. Pokonać to, tak. Ja to rozumiem to, że ja to mam podobnie, że tak, że chcę sobie gdzieś sama sobie pokazać, że dam radę i to chyba... I dlatego skończyłam tu, gdzie skończyłam, a wcale nie jestem pewna, że było to dla mnie najlepsze miejsce w świecie. Ładnie rysowałam i myślę, że... A jestem jednak trochę introwertykiem. Właśnie to też jest takie, że jestem z jednej strony introwertykiem, ale czasem po prostu siedzę i wywalam wszystko i tak... W sensie jestem bardzo ekstrawertyczna, więc to też jest jakieś sprzeczne, ale myślę sobie, że jednak ta praca mnie całe życie bardzo stresuje przez to, że byłam nieśmiała i że to gdzieś w środku zostało.
że tak ładnie rysowałam i nie trzeba było po prostu iść na jakąś akademię albo zostać jakimś grafikiem, jakiś sobie siedzieć w domku, sama bym sobie siedziała, jakieś zlecenia bym dostawała i byłoby super. W ogóle nikt by mi głowy nie zawracał, nie musiałabym się kontaktować z ludźmi. Wystawiać na ocenę tak, ciągło. Dokładnie. No totalnie. Na opinię, tak. Ja też wielokrotnie sobie zadawałam to pytanie, tym bardziej, że jak na przykład piszę wywiad, myślę sobie, Jezu, jakie to jest przyjemne, sobie po prostu siedzę, piszę tak. Wywiad, dlaczego się nie zajmuję tylko tym życiem. Tak. A jednak gdzieś tam ciągnie człowieka do tego wyeksponowania się to na prawda. Jakieś, no, tak, na jakąś wielką pardubicką czasami. Ale ty nie byłaś dzieckiem, które było wychowywane w taki sposób, że twoje emocje gdzieś tam były spychane na drugi plan i musiałaś bardziej się przejmować emocjami innych ludzi niż swoimi. Nie, broń Boże, byłam rozpieszczonym dzieckiem, byłam jedynaczką, kochaną przez rodziców, córeczką tatusia, mamusia była troszkę bardziej surowa, ale nie, w ogóle dostałam jakieś takie, wiesz, pokłady miłości od nich, jakiegoś takiego też... wiesz, wiary w to, że ja mogę wszystko, że absolutnie świat należy do mnie i że w ogóle jestem najmądrzejsza, najpiękniejsza. Może nie, bez przesady, ale taka, że jestem, nie no, jakoś... Nie musisz się wstydzić, Aga. A czy to ta obsesyjna potrzeba, żeby nie sprawiać innym problemu, przekłada się też na to, że na przykład nie umiesz prosić innych o pomoc? Wiesz co? Myślę, że... Szybka analiza. Wiesz, myślę, tak, że świetnie potrafię, wiesz, cedować obowiązki na innych albo różne zadania, które stoją przede mną. Nie mam z tym w ogóle problemów i jak ktoś oferuje swoją pomoc, zwłaszcza ktoś bliski, to nie waham się z niej skorzystać, więc... Nie, ale to, wiesz, dotyczy bliskich. To z bliskimi mam zupełnie, tymi osobami, które są najbliżej, mam zupełnie inną relację i to nie, ale tak, ale w ogóle nie mam problem z tym, żeby prosić kogoś o coś, tak. Ale masz problem z asertywnością, czy właśnie nie? Czasem mam, czasem nie. Czasem jestem bardzo asertywna, a czasem jestem dupą wołową po prostu, totalną, wiesz, to są też takie... Od czego to zależy? Nie wiem. Nie wiem, może od osoby, wiesz, też, która o coś prosi, że czasem absolutnie po prostu jestem w stanie przyjąć wszystko. Ja mam na przykład coś takiego, że ja u siebie dostrzegam po prostu... może niepotrzebnie teraz zdradzę patent, ale może jak go powiem na głos, to też będę się bardziej pilnować. Bo ja tej asertywności musiałam się nauczyć i stosunkowo niedawno się jej nauczyłam. Bardzo długo, bo miałam coś takiego, że nie potrafiłam, po prostu wydawało mi się, że odmówienie komuś będzie niegrzeczne i niemiłe i ktoś będzie przestanie mnie lubić. I dosyć niedawno zrozumiałam, że jednak te granice trzeba zacząć stawiać, bo ludzie wcale tego tak nie doceniają, jak mi się wydaje. To nie jest, to nie jest tak. Po prostu zaczynają traktować tego coś oczywistego i ty jesteś nagle ostatnio w tym łańcuchu pokarmowym do wszystkiego. To znaczy ci, którzy się awanturują, mają wszystko tak, jak chcą, a ty masz to, co zostanie. Prawda? To w pracy to jest zwłaszcza jest to wyczuwalne. Bardzo. I generalnie teraz jestem taka, że potrafię samą siebie zaskoczyć swoją asertywnością, natomiast zauważyłam, że można mnie bardzo podejść, znaczy jest taka metoda, to jest taka metoda w ogóle psychologii ekonomicznej, stopa w drzwi, że jak sprawisz, że ktoś się zgodzi na coś małego, no to jest dużo większa szansa, że zgodzi się potem na coś dużego. I niestety zauważyłam, że na mnie to fantastycznie działa. A wiesz co, nie, w pracy jestem asertywna. Wiesz, ja mam bardziej chyba, jestem nawet za bardzo asertywna czasami. Ja nie jestem asertywna w stosunku do ludzi, słuchaj, do których mam słabość. Jak kogoś lubię i tak, że no i tak wiem, ktoś, tak. To mi jest tak, kurczę, tak to zależy mi, żeby było fajnie i wtedy mogę się zgodzić na głupie rzeczy bardzo, ale w pracy, nie, w pracy jestem asertywna, w pracy jestem dlatego za bardzo, dlatego, że czasem wręcz myślę, że wiesz co, tak mam taką tendencję, że czasem zbyt wprost wyrażam swoje zdanie i nie czujesz, że znaczy wydaje mi się, że to jest naturalne, że czasem ludzie dyskutują. Mam z moim menedżerem, przytaczę to Łukasz, tę historię dla ciebie specjalnie, który jest bardzo wrażliwy. Jak my się kłócimy, dyskutujemy, to ja po prostu, dla mnie to jest bardzo kreatywna, twórcza dyskusja, a on przez dwa dni chodzi z trutem.
Jemu się wydaje, że my się już w ogóle nie lubimy, pokłóciliśmy się i że nasza współpraca za chwilę dobiegnie końca, a ja mówię, stary, no ale przecież to jest jakaś burza mózgów, no po prostu dyskutujemy nad czymś, nad gościem kolejnym, nad czymś, więc mówię, że ta moja asertywność potrafi być taka surowa dosyć i czasem muszę się łapać na tym, że ktoś to może odebrać jakoś inaczej niż ja bym chciała. Ale to dobrze, no bo ja mam takie poczucie, że ty masz bardzo mocną pozycję w firmie, że tak to nazywam, trochę to brzmi jak mafia, ale wiemy, mam na myśli TVN. I zastanawiam się, czy ty jako kobieta odczułaś na tej swojej drodze wszystkie takie stereotypowe, czy byłaś traktowana inaczej jako kobieta, o tak? Czy na przykład odczułaś tą lukę płacową, która jest nie, w wielu myślę, innych że branżach? Nie. Wiesz co, nie. Myślę, że tego nie odczułam. Ja pracowałam zawsze w dosyć kobiecych redakcjach, więc też trudno o tym mówić. Ale wiesz co, też ja nawet jak nie miałam mocnej pozycji, tak sobie myślę, czy to było w Telewizji Polskiej, czy w TVN-ie, to ja akurat w pracy zawsze byłam asertywna. Bo ja zawsze byłam takim, wiesz co, starałam się mieć kręgosłup moralny i walczyć o swoje. W sensie, że nie dawałam sobie wchodzić na głowę, zawsze mówiłam, co myślę. Różne miałam przygody z tym związane, dosyć zabawne, zwłaszcza z tych czasów pracy w TVP, kiedy tam różne opcje polityczne również funkcjonowały lata temu, bo zawsze funkcjonowały, a nie z każdym się zgadzałam i bardzo lubiłam to manifestować. Więc czasem traciłam pracę, ale zawsze lądowałam gdzieś lepiej natychmiast i to było, dlatego ja się nie boję też zmian, wiesz, takich zawodowych, życiowych, bo jakoś doświadczenie mi pokazywało, że coś, jak wydaje mi się, że ucieka, to za chwilę coś przybiega fajniejszego. Nie wiem, zawsze jakoś tak... Czy nie czułaś się traktowana protekcjonalnie na przykład? Nie miałaś takich doświadczeń? Nie, bo nawet kiedy ktoś próbował, to ja to ucinałam dosyć szybko. Mhm. Tak myślę, że to się kończyło awanturą zazwyczaj, jeżeli ktoś mi przynosił, pamiętam, jakąś zapowiedź po jakiegoś koszmarnego programu, była misja specjalna Anity Gargas i podsuwał mi jakieś kartki w oprawie jedynki z zapowiedzią, co ja mam przeczytać. Tam oczywiście były jakieś teczki, agenci i polowanie. I ktoś mówił, że jestem od tego tutaj, żeby to czytać. To nie było takiej opcji. I ja bardzo lubiłam takie, wiesz, starcie. Lubiłam pójść na zwarcie czasem. Mhm. Więc nie dawałam sobie nigdy, nie, wchodzić na głowę. Ciekawe. Jestem z tego dumna. Okej, umówmy się, pracowałam w czasach, kiedy różni szemrani producenci kręcili się po korytarzach, zwłaszcza Telewizji Polskiej. Pamiętam takie, wiesz, dwuznaczne sytuacje albo próbę gdzieś wciągnięcia w takie sytuacje. Źle rokujące na dzień dobry, ale myślę, że to już się nawet skończyło, że po tych wszystkich akcjach, po mitu, po tym jak świat się jednak zmienił, że już nie ma na to, wiesz, przyzwolenia, nie ma na to przestrzeni i że skończyło się dużo takich panów, wiesz, panów reżyserów, producentów ich takiej dominującej roli w świecie, którą sobie gdzieś uzurpowali. Mhm. A te zmiany, o których mówisz, bo myślę, że to jest coś, czego bardzo wiele osób się boi. Zmiana. Mhm. W ogóle wszelka zmiana. Bardzo bym chciała, żebyś opowiedziała nam, jak się nauczyć przestać bać, bo ty właśnie mówisz o tym, że ty zmiany wręcz kochasz, tak. I czekasz na nie. Czy to wynika z tego, że właśnie masz takie doświadczenie, że za każdym razem ta zmiana przynosiła coś lepszego? Czy to jest wypracowane w jakiś inny sposób? Chyba doświadczenie to jest jedno. Wiesz co, myślę, że to wynika też z tego, że ja jestem zodiakalnym baranem, który się szybko nudzi. Ja potrzebuję nowych bodźców i nowych wyzwań. I wiem, że ta zmiana zawsze... nie wiem, też, wiesz co, może to też ci rodzice i mówię, te pokłady jakiejś takiej wiary i miłości, którzy mi dali to poczucie bezpieczeństwa, że ja nigdy nie miałam, nie czułam się zagubiona. Znaczy, ja zawsze wiedziałam, że będzie dobrze. Że wiesz, że to, co by się nie wydarzyło, to gdzieś tam, nawet jak przez moment jest fatalnie, jest bardzo źle, to, że za chwilę coś dobrego się wydarzy, naprawdę. To, że to nie będzie coraz gorzej, 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 tylko to się odbije. To w ogóle no nie mam... Nie wiem. Nie wiem, nie potrafię ci powiedzieć. Nie wiem.
nie wiem, że nawet w tych najtrudniejszych momentach takich życiowych, które miałam, to myślałam sobie, kurczę, ale jak to przeżyję, a czuję, że mam, że mi się uda, że mam siłę, to naprawdę mnie nic nie złamie. Że nie wiem, jakąś taką miałam wewnętrzną wiarę w to, że trzeba iść do przodu i też, a wiesz co, to też może wynika z tego, że ja mam jakąś taką, jakiś taki mechanizm chyba samoobronny, że zaczynasz wtedy szukać gdzieś szczęścia w jakichś drobnych rzeczach, że dużo rzeczy mi sprawia jakąś przyjemność, że ja potrafię się cieszyć, ja lubię być sama ze sobą, w swoim towarzystwie, że gdzieś sama się potrafię z tego dołka wyciągać, że lubię ze sobą przebywać, że mam jakiś taki vibe, że czuję się szczęśliwa, jak coś, nie wiem, pójdę sobie do lasu i jest dobrze, tak? I że gdzieś na koniec dnia do mnie dociera, że czasem te najprostsze rzeczy, które są najbliżej na wyciągnięcie ręki, najwięcej nam dają. I że za chwilę i tak wydarzy się coś dobrego, a jak się nie wydarzy, to pójdę do lasu z psami, wsiądę na konia i też będzie dobrze. Nie wiem, no to mam jakiś taki, że na koniec dnia to aż tak wiele nam do tego szczęścia wcale nie jest potrzebne. Cześć, chwila przerwy. Czy rozmowa jest dla Ciebie wartościowa? Jeśli tak, zaobserwuj nasz podcast i wystaw ocenę, dzięki czemu będziemy mogli dotrzeć z naszymi treściami do większej liczby kobiet i wspólnie budować lepszy świat. Dziękujemy. Ale myślę, że ja myślę, że miała tak, bo nawet jak mi się przydarzały takie dramaty, oczywiście proporcjonalnie zdecydowanie mniejsze, ale no wiadomo, wiem, jak jest z ludzkimi emocjami, nie, jakby nie porównujesz nie, w tym momencie. Nie powinno się w ogóle porównywać, bo każdy ma tak, swoje. Każdy swoje przeżycie. Emocje porównuje dokładnie. Do swoich emocji, a nie do emocji innych ludzi. To jednak jak były takie momenty, że coś bardzo wierzyłam, że coś, wiesz, pójdzie dobrze, a było źle. I to, dobra, powiem wprost, przeważnie teraz mam na myśli sytuacje dotyczące psów. żeby sobie ludzie nie wyobrażali, Bóg wie czego. Że na przykład myślałam, że wiesz, uda się tam, wiesz, że pies przeżyje jakąś operację i będzie dobrze. Okazywało się, że jednak no, nawet nie było sensu go budzić. To dla mnie każda taka sytuacja trochę jednak odbierała mi takie przekonanie, że, bo ja mam w sobie, wydaje mi się, organicznie taką wiarę, że będzie dobrze. Mhm. Ale każde tego typu doświadczenie, kiedy ja tak bardzo wierzyłam, że będzie dobrze, a jednak było źle, znaczy jednak, no po prostu był jakiś finał, no nie wiesz, no nie happy end, to podkopywało tą moją wiarę. Ale wiesz co, ja nigdy nie wierzyłam, że coś się dobrze skończy. Że jakaś nie chodzi mi o taką wiarę, że jakaś historia będzie miała szczęśliwy finał swój, że to będzie happy end. Tylko, że nawet jeżeli tego happy endu nie będzie, to za chwilę wydarzy się jakaś inna dobra historia. To znajdę, wiesz, gdzieś ukojenie w czymś innym po prostu. Że bardziej szukałam tego, że to trzeba przeżyć, że to trzeba przepracować. No wiesz, ja też doświadczenia z psami też mam bardzo wiele doświadczeń. I jedno też takie, o Jezus Maria, to było jedno też z najtrudniejszych, myślę, przeżyć w moim życiu, kiedy słuchaj, jechałam kręcić program Azja Express, pierwszy sezon, o którym marzyłam tak naprawdę i to było jakoś tak, pamiętam, uwolniłam się z tych plotek na językach, tego programu już miałam dosyć ze wszystkim, co razem, co się z nim wiązało i ta Azja Express była takim powiewem czegoś absolutnie po prostu fascynującego z tymi podróżami, ale miałam adoptowaną sukę, 12-letnią staruszkę, którą adoptowałam, jak była staruszką i to była jakaś po prostu psia miłość mojego życia. Ten pies był tak we mnie wpatrzony, a ja w nią. I ona miała jakiś nawrót raka przed moim wyjazdem. Ja mówię, pamiętam do Edwarda Miszczaka, że ja nie mogę jechać na ten program, bo figa ma tego raka, ja jej nie mogę zostawić. A on mówi, ale co ty w ogóle opowiadasz? No ty jedziesz na program. Ja przez całe te 4 tygodnie, jak tam byliśmy, myślałam tylko, że dobrze, figa, wszystko dobrze, mam jakąś celowaną chemię specjalną, robiłam wszystko, co możliwe. Ja mówię, Boże, wszystko się dobrze skończyło, udało się. I pamiętam, że wsiadłam do samochodu, wracamy do domu i przybiegają 4 psy i nie ma figi. Ja mówię, Piotrek, idź po figę, gdzie jest figa? Ja weź ją przyprowadź. Ja już nie był w stanie powiedzieć ani słowa, bo okazało się, że ona nie dała rady, tylko oni nie utrzymywali w tej świadomości, żebym ja dała radę ten program skończyć po prostu, więc teraz mi się chce pokazać, bo to była taka, powiem ci, jedna z takich, że z tego mi było się, wiesz, z tego poczucia winy, że ja ją zostawiłam po prostu, że
ona była stara, ja wiedziałam, że to nie będzie trwało wiecznie, ale ja chciałam być przy niej, jak ona będzie odchodziła. I to we mnie siedziało przez 2 lata chyba tak mocno, aż słuchaj, to było niesamowite, bo byliśmy 2 lata później w Ameryce Południowej, kręciliśmy program i ona mi się przyśniła znowu. I tak mi się przyśniło, że ja się z nią tak pożegnałam, tak ją wyczochrałam, wygłaskałam. Do mnie wszystkie psy wracały w nocy po tym, jak odchodziły. I ja także płakałam przez sen i ewidentnie miałam poczucie, że to jest pożegnanie. Tak. To ja też, to żona wtedy przyszła się ze mną pożegnać. Też tak to powiedziała. I jakoś wtedy mi puściło. Że to był pierwszy taki moment, że no. Więc tak. Zawsze miałaś do psów taki... Zawsze. Zawsze. I miałaś psy od dziecka? Bardzo długo o to walczyłam. Udało mi się rodziców zmaltretować w końcu. Nie wiem, do czego akurat, bo na rocznicę Komunii Świętej dostałam tego psa. Ważna okazja, rocznica Komunii Świętej. Ale już wtedy się kupowało psy na skrze, w kartonach, na bazarze, albo na bazarze Różyckiego. Ale moi rodzice, pamiętam, że pojechali na tę, ja czekałam u babci w Raszynie, oni pojechali na tę skrę, po tego pieska, długowłosego jamniczka. I moja mama wraca z Pekińczykiem. Mówi, on się tak na mnie patrzył. Ale to był nasz ukochany Pancio, tak? Pierwszy pies, który długo bardzo z nami był i od tamtej pory już miałam te psy. Jak już się rodzice zgodzili, to już zawsze było minimum 2 w domu potem, więc tak, już poszło. Masz też tak, że nie ufasz ludziom, którzy nie lubią zwierząt. Totalnie. Ja w ogóle nie rozumiem tego. Myślę, że jednak miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt i bardzo, bardzo zwracam na to uwagę. Ja też mam taki stosunek do nie tylko psiarzy, ale w ogóle uważam, że jeśli ktoś ma... traktuje zwierzęta przedmiotowo, to ja już nie jestem skłonna zaufać. Też nie jestem i wiesz co, mnie to byłam w jakimś szoku totalnym, a później sobie pomyślałam, że może w sumie może nie powinnam się tak dziwić, że wrzuciłam przed wyborami, wiesz, taki filmik na Instagram, gdzie zapytałam, to było parę godzin ciszy, nie, to było parę dni przed ciszą wyborczą, gdzie powiedziałam, słuchajcie, w zasadzie to ja wiem, na kogo bym chciała głosować, mniej więcej, ale może macie kandydatów, którzy bardzo troszczą się o dobrostan zwierząt, bo ja chcę zagłosować na taką osobę. I też zrobiłam to po to, żeby ludzie wrzucali nazwiska, bo może inni z całej Polski też pójdą tym tropem. Dostałam taki pojazd. Że jak możesz się takimi kłopotami zajmować? Tak, jak to, co, zwierzęta przed ludźmi? Że ja dbam bardziej o, wiesz, to znaczy ten tok rozumowania już jest dla mnie tak abstrakcyjny, że jak ktoś dba o zwierzęta, to znaczy, że nie dba o ludzi. A ja na przykład uważam, że bardzo jestem za tym, żeby kary za znęcanie się nad zwierzętami były bardzo wysokie, bo w ogóle moim zdaniem, jeśli na kogoś działają argumenty wyłącznie proludzkie, to moim zdaniem, jeśli ktoś jest skłonny znęcać się nad zwierzęciem, to naprawdę to jest cienka granica, jak zacznie się znęcać nad ludźmi, a dziećmi. Oczywiście, że tak. Bo to znaczy, wiesz, że ktoś ma potrzebę zadawania bólu, nie to wiem, jesteś psychopatą cierpienia. To jest psychopatą, absolutnie się z tym, z tym zgadzam. Wiesz co, ja nie lubię, bo to jest też taki szowinizm gatunkowy, którego ja nie rozumiem, bo że to stawianie się wyżej. Że ten nasz gatunek po prostu zasługuje na wszystko. I to jeszcze taka roszczeniowa postawa, że nam się należy wszystko, my, wszystko dla nas, tam zwierzęta. Czort z nimi w ogóle. I nie wiem. Że zwierzęta są na świecie po to, żeby nas wykarmić. Tak. Że dla nas. My nic nie jesteśmy im winni, żadnej opieki, żadnej ochrony, nic. Nie lubię tego podejścia i zawsze to było zabawne. Pamiętam w Kawie czy Herbacie, jeszcze 100 lat temu, jak ją prowadziłam i zawsze mieliśmy jakiś kącik adopcyjny, były psy i zawsze po prostu zdarzył się jakiś telefon na antenę pod tytułem tyle dzieci potrzebuje pomocy, a wy się psami zajmujecie. Więc ja będę się bardzo do końca życia chętnie tymi psami zajmowała. Słuchaj, czy ty znasz tą kampanię Jesa i ten wiersz Wisławy Szymborskiej? Tak go znam, nie na pamięć, ale trochę go znam. Nie oczekiwałam, że go tutaj... A cholera, mogłam cię zaskoczyć, się nauczyć. Aczkolwiek pomyślałam, że go przeczytam, żeśmy sobie odświeżyły, potem pomyślałam, nie ma na to czasu, a potem myślałam, czy ja jestem w telewizji, kto mi broni? Zrobiłam taki kącik poetycki. Tak, więc taki kącik poetycki, pomyślałam, że każdemu dobrze zrobię, również naszym słuchaczkom i słuchaczom, żeby sobie ten wiersz odświeżyć, bo jest on bardzo piękny, a my będziemy mogły się do niego odnieść wówczas. Portret kobiecy i Wisława Szymborska. Musi być do wyboru. Zmieniać się, żeby tylko nic się nie zmieniło. To łatwe, niemożliwe, trudne, warte próby.
Oczy ma, jeśli trzeba, raz modre, raz szare, czarne, wesołe, bez powodu pełne łez. Śpi z nim jak pierwsza z brzegu, jedyna na świecie. Urodzi mu czworo dzieci, żadnych dzieci, jedno. Naiwna, ale najlepiej doradzi. Słaba, ale udźwignie. Nie ma głowy na karku, to będzie ją miała. Czyta Jaspersa i pisma kobiece. Nie wie, po co ta śrubka i zbuduje most. Młoda, jak zwykle młoda, ciągle jeszcze młoda. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona? Ależ nie, tylko trochę, bardzo, nic nie szkodzi. Albo go kocha, albo się uparła. Na dobre, na niedobre i na litość boską. Czy jakiś fragment tego wiersza do ciebie trafia bardziej niż inny? Nie, wiesz, co do mnie trafia ogólny sens tego wiersza, który dla mnie jest piękny, bo jest o tym, że my jesteśmy tak różne i też przed różnymi oczekiwaniami absolutnie stawiane, ale przede wszystkim różne i że możemy wszystko absolutnie i że każda może być taka, jak chce. To są też takie dylematy, ta ocena taka, wiesz, że jesteśmy oceniane też bardzo z każdej strony i to i do tego się już pracując w mediach można przyzwyczaić. Że tak nam się dużo zabiera, z drugiej strony my sobie dużo dajemy. Ten wiersz dla mnie bardzo dużo tam zawiera takich, jak kobieta, która też bardzo dużo w sobie zawiera różnych cech i te możliwości, które mamy, nie mamy. To jest tak dla mnie o nas wszystkich. Tak, to jest ciekawe, co mówisz, bo właśnie dzisiaj, jak to sobie czytałam jeszcze po południu, też mi uderzyła taka myśl, bo ten wiersz został opublikowany w 1976 roku. On mówi de facto o tym, jak o oczekiwaniach względem kobiety i tym, jak bardzo są sprzeczne i jak bardzo właściwie nierealne, żeby ona była tym wszystkim. A równocześnie ja to sobie dzisiaj czytałam, myślę, kurczę, ale myśmy to osiągnęły, my jesteśmy tym wszystkim. Tak, ja bardziej, wiesz co, ja właśnie mniej widzę te oczekiwania, bardziej widzę w to, że my jesteśmy tym wszystkim, po prostu, że, właśnie, że, że każda kobieta ma prawo. Dobrze. Właśnie dobrze, wiesz co, nie wiem, wydaje mi się, że dobrze, że to jest dokładnie o tym, że albo dzieci, albo bez dzieci, albo, to wiesz, to my obie się gdzieś mierzymy też z tymi pytaniami i że albo zmęczona tylko trochę, albo trzyma tego wróbelka, albo zbuduje most, ma swoje pieniądze, okay, czy w sensie, ja to czytam inaczej, wiesz, że wszystko jest dobre. To, w sensie, ty to wszystko jest dobre. Taki manifest, że tak. Kobieta może być każdą z tych kobiet. Cech, tak, jakby. I ma do tego absolutnie prawo i my nie mamy prawa się w to wtrącać. Każda może sobie żyć i robić w życiu. Tak, i coś z tego wybrać. I będzie pełnowartościową absolutnie kobietą. A wiesz, który fragment mi tutaj do ciebie najbardziej pasuje? Mhm. Trzyma w rękach wróbelka ze złamanym skrzydłem, własne pieniądze na podróż daleką i długą, tasak do mięsa, kompres i kieliszek czystej. Tasak do mięsa mi w tym... No wiem, ale... Wiesz co, myślę sobie, cały czas mam takie marzenie o jakiejś takiej dużej kuchni, która by mnie zachęciła do tego, żebym zaczęła gotować. Nie, żebym już nie miała dużej kuchni, ale to jednak nie była jeszcze ta kuchnia. Nie wiem, czy to jest ten kierunek. Mam dużą wyspą i tak, bo ja sobie bardziej tak będą przychodzić znajomi, ja będę gotować, nie potrafię tego w ogóle. Moja mama wspaniale gotuje. Ja w ogóle tego nie odziedziczyłam, ale myślę sobie, może jest jeszcze szansa. Nie wiem, w ogóle mam takie marzenie moje, to jest teraz moje chyba największe marzenie, żebym chciała mieć dom, który będzie takim pierwszym absolutnie moim domem, który ja sobie wymyślę od początku do końca, tak jak ja chcę, który będzie moim wymarzonym domem, który nie będzie żadnym wspólnym domem zawsze albo domem, który już zostałam, tylko będzie absolutnie moim miejscem na ziemi. A tobie łatwo przychodzi takie adaptowanie się do nowych okoliczności? No właśnie, to są te zmiany, które ja lubię, że ja też lubię zmieniać miejsca zamieszkania, że to zawsze, tak lubię zaczynać od nowa. Lubię wchodzić w tą nową energię miejsca, tak mieć wszystko znowu ładnie ułożone, wiesz, taką przestrzeń nieprzeładowaną rzeczami, że później trzeba się odgracać z tego wszystkiego. Nawet przeprowadzka to chyba jest dobra... Oczyszczająca jest bardzo. Dobra okazja, żeby się pozbyć tego, co ciąży. Tak. Ja jestem w tym bardzo słaba. Ja jestem typowym chomikiem. No nie, to ja nie mam tutaj żadnych skrupułów i... Właśnie jestem sentymentalna. Okej. A ja chyba właśnie nie, wiesz? Myślałam o tym nawet niedawno, że ja mam coś takiego, że dużo rzeczy zostawiam za sobą i ja już później nawet do nich nie wracam. W sensie, że nawet ja nawet nie mam zdjęć z pewnych okresów mojego życia.
Wiesz, nigdy tak pomyślałam sobie, były w jakichś komputerach, które już są gdzieś rzucone. Kiedyś nie było chmury, albo ja może nie zadbałam o to, żeby one się w tej chmurze znalazły. Nie, jeszcze się na jakieś inne dyski kopiowało. Tak, tak, nie zrobiłam tego, albo już nawet nie wiem, gdzie są te dyski. I na przykład ja mam w ogóle lata, z których nie mam praktycznie żadnych zdjęć. Dobrze, że są paparazzi, fotoreporterzy i ścianki, bo przynajmniej to mam udokumentowane z ostatnich tam 15. Wprawdzie nie mam zdjęcia 20. z żadnych świąt, ale wiem, jak wyglądałam na pokazie paprocki-szotowskiej. Że tak, że mam. I że ja w ogóle, wiesz co, nie mam, nie wiem, że tak, nie jestem specjalnie tą osobą, która ustawia zdjęcia w ramkach i to pielęgnuje, że jakoś zostawiam tę przeszłość i bardziej się skupiam na tym, co będzie. Mówię, dlatego może też te zmiany mi nie przychodzą tak. Ale, no dobrze, no to skoro zostawiasz przeszłość, to a co z przyszłością? Planujesz do przodu? Tak, nie. Bardzo do przodu nie. Bo trochę w to nie wierzę. Co to znaczy? No trochę nie wierzę, że można tak, wiesz, sobie zaplanować życie i że nigdy nie wiesz, co... I to życie też mi pokazało, że te plany to można sobie gdzieś włożyć później między bajki. Czyli nie wierzysz, że wystarczy ci determinacji, żeby to zrealizować, tylko jakby nie wierzysz, że coś się nie posypie niezależnie od ciebie. Tak, że jest dużo takich czynników, które mogą wpłynąć na to, że coś się potoczy inaczej niż ja sobie zaplanowałam i nigdy nie rozumiałam tych technik też takich motywacyjnych, gdzie ktoś mówi, że musisz mieć ten cel wyznaczony i tam później do niego dążyć. Znaczy może to jest dobre, tylko ja tego po prostu nigdy nie umiałam. W sensie, że gdzieś się pewnie rozproszyłam po drodze, albo coś mnie z tej drogi skierowało na inną. Ja lubię się poddawać tak chyba tak spontanicznie temu, co przychodzi. Że chyba wolę reagować na to, co się dzieje po prostu, niż się trzymać jakiejś wytyczonej trasy. Tylko ja mówię, jestem naprawdę, ja też wierzę w te horoskopy. Ja wiem, że ten baran po prostu ma w sobie ten słomiany zapał gdzieś. I o Jezu, prostu... nie, słomiany zapał to wodnik. Wiem, bo ja jestem wodnikiem. Nie, baran też. Ale też to, że ja po prostu muszę się jakoś tak, ja lubię przygody. Ja też. No. I to jest... Ja też. Tak, że to przeżywać ale, jakieś przygody. Ale widzisz, bo ja na przykład mam tak, że u mnie problem z planami zasadza się w dużej mierze na mnie. To znaczy, że ja właśnie wiem, że jeśli ja sobie stworzę jakiś plan, ale w międzyczasie pojawi się jakiś atrakcyjniejszy plan, nie stan i zawód, to ja po prostu, ja zboczę z tej drogi. Ja to po prostu, ja się nie łudzę. Ja nieraz w życiu zboczyłam. I widzisz, na studiach miałam plan, że ja się będę zajmowała polityką i to było w ogóle moje marzenie i kocham tę politykę, naprawdę. A kiedy miałaś taki plan? Ja całe studia. Na studiach? Tak, studiowałam nauki polityczne i pracowałam u twojego taty w sztabie i był to bardzo fajny czas. Ja naprawdę wierzyłam, że to jest moja droga. No ale jak poszłam na casting do Wiadomości, na reportera, a dostałam pracę w Oprawie Jedynki, która była bardzo atrakcyjna i wylądowałam w rozrywce, to nie powiedziałam nie. I właśnie o to chodzi, że masz jakiś plan, ale później coś się dzieje, coś wyskakuje. Znaczy mnie taka, bo wiesz, ja na przykład mam taki charakter bardzo eksploracyjny, że mnie po prostu strasznie ciągnie, żeby zobaczyć, co jest za tym rogiem, za tą górą, i wiesz, jak ktoś mi coś proponuje, o czym ja, czego nie rozważałam w ogóle jeszcze 5 minut temu, to mam takie, a ciekawe, jak to tam wygląda, wiesz, w tym zakamarku ludzkości. I mi jest strasznie ciężko to odrzucić. I na przykład podziwiam osoby, trochę Kuba taki jest, że on jak sobie coś zaplanuje, jak on sobie zaplanuje, że dzisiaj sprząta, to żeby nie wiem, kto zadzwonił z jakąś ekstra propozycją, to w nie. Słuchaj, dzisiaj mieliśmy sprzątać, a mam Kuba, ale przecież no, nie możemy jutro, nie możemy... Bo dla mnie to jest w ogóle no-brainer. No po prostu co to znaczy, że dzisiaj był plan na sprzątanie, które jest nudne, beznadziejne, można nieprzyjemne. Można zrobić to kiedykolwiek. A tu ktoś zadzwonił z jakąś super propozycją na dzisiaj, towarzyską na przykład. No tak, ja jestem tam, gdzie ty. Wiesz, to też myślę, tam, że dlatego właśnie zaczynam zdjęcia, to mam talent, bo nie zakładałam powrotu do rozrywki, ale jak pamiętam jeszcze parę miesięcy temu z rozmowy z moją szefową, kiedy mówiłam, ja nie wracam do rozrywki, nie wracam do rozrywki. No to może poprowadzisz Mam Talent. Mam Talent. To mniej więcej dokładnie. W sumie to jest taki fajny program. Zawsze zastanawiałam się, jak to jest w takim programie. Dobra, całe życie w tej telewizji nie będę pracować, młodsza nie będę. Może to ostatnia okazja, żeby prowadzić takie duże show. Może mi więcej nie zaproponują. No dobra, idźmy w to. I jestem absolutnie zajarana, bo jak już
coś sobie wymyślę i na coś się zgodzę, to ja absolutnie wchodzę na 1000% i już, już tam jestem. Już bardzo, bardzo chcę tam być, ale nie podejrzewałabym o to siebie absolutnie jeszcze parę miesięcy temu. No to fajnie tak samo siebie zaskakiwać. Tak. Dlatego jak ja mam jakiś plan mieć na siebie wytyczony dalekosiężny, no nie, nie mogę. Wiesz co, taką jeszcze miałam jedną myśl odnośnie tego wiersza i tego, że właśnie, no że tu są te wszystkie oczekiwania i zaczęłam się zastanawiać nad tym, przynajmniej w założeniu, niezależnie od tego, jak ty to odczytujesz, ale wiele osób to odczytuje. Nie wiem, co miała na myśli. Nie wiem, co autor miał na myśli. Ja to czytam jako możliwości, a nie oczekiwania. Nie wiem czemu. Wiele osób to odczytuje jako oczekiwania i jednak jakiś taki gorset tych wszystkich powinności, które kobieta próbuje wypełnić. I zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy to też nie jest tak, że im bardziej my się emancypujemy, to czy my w gruncie rzeczy nie poszerzamy tych oczekiwań, tylko je tak w nieskończoność, że już wiesz, że może było prościej. Jakby mniejszy wybór, oczywiście, że tak. Nie wiem, czy słyszałaś o Tradwife. Nie. Tradwife to jest taki ruch kobiecy. Ruch kobiecy, to zabrzmiało bardzo feministycznie, to jest coś dokładnie odwrotnego. Okay. No, że tradycyjne żony. Tak, że one, że to są dziewczyny, które się realizują w bardzo tradycyjnych rolach kobiecych i zwykle właśnie no, są żonami, które są takie bardzo jakby podległe mężowi, zajmują się wyłącznie domem, nie mają ambicji jakichś tam specjalnych zawodowych. Jakby wychodzą z założenia, że to mąż jest głową rodziny, a one są, no bardzo tradycyjny podział ról. I ja tak sobie myślę, że jest to coś, co jest bardzo daleko ode mnie i sobie siebie absolutnie nie wyobrażam w takiej roli. Natomiast myślę sobie, że to, znaczy gdzieś wydaje mi się, że rozumiem to, bo to się po prostu wydaje prostsze. Wiesz, bo oddajesz swoją sprawczość wprawdzie, ale zobacz, jakie to jest. Nie masz tych dylematów, nie masz na sobie ciężaru, nie masz utrzymania tych oczekiwań, rodziny. Nie masz też oczekiwań sama względem siebie, rozumiesz? Że tak, że jesteś za mało ambitna, że za mało robisz, że może powinnaś więcej, że powinnaś już być gdzie indziej, że powinnaś mieć 1000 planów na siebie i wydaje mi się, że może to życie gdzieś było prostsze, bo tych możliwości było mniej i trzeba było podejmować mniej decyzji absolutnie. I wiesz co, dlatego ja bym chciała, żeby to był wiersz o możliwościach, bo jak mamy za dużo oczekiwań, jak inni oczekują od nas zbyt wiele. Ja nie lubię też takiego narzucania, wiesz, że każda kobieta to teraz powinna w ogóle latać w kosmos i tak dalej, tylko super, jak one chcą tak sobie żyć, to w ogóle dajmy im święty spokój. I ja myślę, że my w ogóle, wiesz, ten świat się zrobił tak szybki i tak przebodźcowany i że my naprawdę mamy dużo możliwości i nie każdy potrafi z tych możliwości korzystać i może nie każdy będzie szczęśliwy, jak będzie próbował łapać Pana Boga za nogi po prostu i zdobywać szczyty, tylko ktoś będzie szczęśliwy, jak będzie w domu, tylko żeby nie czuł się z tego, ta kobieta, żeby nie czuła się z tego powodu winna, że ona może... co jest, nie wiem, żeby nie odczuła się niedowartościowana tym, że ona sobie wybrała taką drogę, bo mnie, wiesz co, też miałam takie, to było w ogóle takie bardzo ciekawe doświadczenie, że jak to moje życie mnie wyjęło z tego nurtu na jakiś czas i zamknęłam się w domu, to ja paradoksalnie poczułam wtedy największy spokój, że ja nie muszę brać w tym udziału, że ja mogę się z tego po prostu totalnie teraz wyłączyć i że nikt nie ma prawa mieć do mnie pretensji. I że ja nie chcę brać udziału w tym wyścigu, że ja jakby, wiesz, wracam. W ogóle myślałam też wtedy o tym, że nie wiem, czy w ogóle wrócę do telewizji. Dla mnie ta pandemia też wtedy była jakimś takim zbawieniem. Bo ona się nałożyła gdzieś na moje przeżycia i że to był jakiś taki tak spokojny czas w moim życiu, który pozwolił mi dojść do siebie dzięki temu, że było tak spokojnie, że właśnie o tym mówię, że nie wszystkie musimy się ścigać, nie wszystkie musimy brać udział w tym życiowym wyścigu, nie wiadomo do czego tak naprawdę. Nie, bo wiesz, bo też to, o czym mówisz, no z pandemią mogę się utożsamić, to jest, znaczy z tym, co się wtedy czuło, bo pandemia usprawiedliwiała wiele rzeczy, prawda? Usprawiedliwiała to, że właśnie usprawiedliwiała nic nie robienie. Tak, ale i okazywało się, że ludziom było w tym dobrze. No. To jest naprawdę to, wiesz, że nie, że nie, no
okej, no też nie każdy musi lubić swoją pracę. Rozumiem. No, tylko, że my, no wiesz, ja to miałam zawsze, że tak, robić, że ja później wróciłam do tej telewizji i sama się złapałam na tym, że kurczę, ja znowu jestem w jakiejś rywalizacji po prostu, że ja teraz się rozglądam, czy nikt mi nie podbiera pracy, czy ja jestem gdzieś tam z przodu, ile ja robię, a gdzie ja jestem i nagle mówię, jestem znowu w tym wirze, znowu jestem w tym kołowrotku, w którym w ogóle nie chciałam już być. A to szybko wróciło? To... Jak tylko wróciłam do pracy, to wróciłam natychmiast, tak. To ja, to, wiesz, to, ja sama ze sobą później robiłam taką pracę, wróć, uspokój się, nie musisz tam być. I sama się, wiesz, stąd też te Mazury, że ja zaczęłam tam bardzo dużo wyjeżdżać i znalazłam tam tę swoją enklawę, żeby nie być w tym, żeby dokładnie w tym nie być tak na 100%, tylko okej, ja tu mogę wpaść, ja chętnie zajrzę, chętnie... się pojawię, tu jest moja praca, wszystko fajnie, ale moje życie prawdziwe jest tam i tam jest moje miejsce na ziemi i tam jest dobrze tak naprawdę. I proszę mnie stamtąd nie zabierać i w ogóle mi się tam nie wtrącać. A to ci też pomaga zdystansować się tak emocjonalnie do tego wiru całego i tego wszystkiego, co związane tak, z tymi mediami? Tak, 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 tak. Tak, bo też myślę, że wiesz co, to jest tak, że już show biznes to w ogóle jakieś takie mam poczucie, że to jest jakaś taka gonitwa w ogóle nie wiadomo za czym. I że dobrze jest złapać ten... No, media są w ogóle też trudnym, bo to jest trudny świat tak naprawdę. I że to ja lubię, z jednej strony uwielbiam tę moją pracę naprawdę, bo ona... Ja nigdy nie wyobrażałam sobie, że mogę pracować w biurze od 9 do 17, od poniedziałku do piątku. To w ogóle nie wchodziło w grę, więc ta praca daje dużo wolności, ale też no, wiąże się żeby zachować gdzieś zdrową głowę, to ja wiem, że muszę już mieć gdzie uciec. To ja już sama zabezpieczam to miejsce bardzo. Też mam takie doświadczenie, że jak się usunęłam na margines show biznesu, to tak z dystansu spojrzałam na to i to wszystko mi się wydało tak strasznie błahe. Mhm. I nagle orientujesz się, że w tej robocie mnóstwo czasu poświęcasz autopromocji i właściwie nie wiesz, jest, te proporcje są zachwiane. Tam jest po prostu bardzo dużo autopromocji. A jeszcze wiesz, biorąc pod uwagę media społecznościowe, tego dzisiaj, gdzie... No, a to ja się wycofałam w czasach, kiedy to jeszcze... te media, wiesz, to raczkowały. Tak. Społecznościowe w sensie. Tak. No tak, tylko że dzisiaj masz, wiesz, te media społecznościowe znowu dają ci, są jakąś taką, to jest kolejny obszar, gdzie ludzie znowu walczą o coś, to jest kolejny wyścig. No tak, i ja wiesz, tak. Ja ciągle słyszę po prostu od kogoś, Boże, ale wiesz, tak jakby masz niewykorzystany ten Instagram, bo jakbyś tak bardziej regularnie i po prostu 1500 osób chce mi pomagać w tym, żeby rozwijać ten Instagram, a ja przez 2 tygodnie potrafię nic nie wrzucić, bo po prostu świetnie spędzam sobie czas, albo dobrze się bawię. I nie myślę o tym i się zmuszę. No dobra, te zasięgi spadają i w ogóle ci obserwatorzy jakoś tak mało przybywa i masz to, że to iść w to i po prostu bić się, czy olać. I walczą we mnie dwa wilki. Oczywiście, więc i mówię, że to są to takie wyścigi po prostu idiotyczne, które do niczego nie prowadzą. I cały czas ja sama się ze sobą kłócę, nie bierz w tym udziału. Idź, wracaj ale na Mazury. Wiesz co, ja naprawdę wierzę w to, że wszędzie broni się jakaś taka naturalność i po prostu bycie w zgodzie ze sobą. I tak ja bardzo też walczę z tym, żeby nie poddać się algorytmowi Instagrama i po prostu chrzanie to. No sorry, no ja nie będę, wiesz, funkcjonowała w jakimś stresie, że ten algorytm, bo algorytm lubi to, algorytm lubi tamto. Tak, no sorry. O 17 musisz wrzucić. Może algorytm lubi, jak codziennie, jak jestem na wakacjach, wrzucam zdjęcia, ale Ola tego nie lubi, dokładnie. Ja po prostu mam to gdzieś, ja gdzieś wyjeżdżam, nie chcę w ogóle zaglądać to, wiesz, do tego Instagrama. I chrzanie to, no. A faktycznie są takie osoby, które też funkcjonują w tej naszej przestrzeni medialnej, które mają wszystko, wiedzą. Po prostu, że właśnie mają to tak obcykane, że tu i właśnie prowadzą z tobą takie rozmowy, że nie, no to musisz się bardziej postarać, bo po prostu, wiesz, to trzeba, musisz na świeżo. Po pierwsze zdjęcia trzeba wrzucać świeże. Tak jest, musisz mówić. Musisz w godzinach tych i tych. Tak. I potem i tu pamiętaj, i tu po prostu, i tu angażować, tu coś. I pytanie. Jezus. Kłęto ja zrób. Wiesz, ale to jest jakaś kolejna klatka, w którą się wsadzasz. Tak, o tym mówię, tak. Ja bardzo też nie chcę być w tym miejscu. Ja nie chcę się tym przejmować. Ja nie chcę sprawdzać, ile tych lajków i czy przybyło, i czy wiesz, i czy jakby trzymam poziom lajkowy. Tak, tak, tak. I czy jesteś wystarczająco wpływowa. Czy jesteś wystarczająco wpływową influencerką? To jest takie masło maślane trochę, ale nie. No, nie, nie. Ja, może jest, wiesz co, po prostu... Też wreszcie mam w analogowych czasach zupełnie. Gdzieś ten analog do mnie cały czas mówi i
i każe mi się od czasu do czasu gdzieś odciąć, zdystansować i docenić to, że naprawdę kiedyś było inaczej, tak nie chcę jak bumerka zabrzmieć, że o, kiedyś to były czasy, tylko że to jest takie fajne, że naprawdę da się inaczej, w sensie da się bez tego życia. Ja rozumiem też te dzieciaki, rozumiem młode pokolenia, dla których to jest absolutnie po prostu równoległa rzeczywistość i że oni nie znają innego świata i nie znają innego życia, ale właśnie ta presja, że ale nie muszę udawać, że jestem młoda i nie muszę tam być naprawdę i nie muszę się już z całych sił starać. To jest jakieś takie, próbuję to sobie, wiesz, tłumaczyć. Ale ty ciągle czujesz jeszcze presję w taką, presję oczekiwań, presję społeczną na jakieś tematy z tobą związane? Nie, no myślę, że już z tym, że nie będę miała dzieci, to się chyba wszyscy pogodzili, więc... Nie. Ja, wiesz co, też zawsze miałam to, lubiłam się po prostu jakoś tak wchodzić w te zwarcie, jak ktoś oczekiwał czegoś ode mnie, to... Lubiłam pokazać, że ja ci pokażę, że można odwrotnie. Mm. To było bardzo zabawne, bo moja ukochana babcia zawsze miała takie Jezu, ale co ludzie powiedzą? I to mnie tak wkurzało po prostu, że w ogóle, co to jest za argument, co ludzie? A ja miałam takie, a ja lubię, jak ludzie gadają. Właśnie, ja zrobię tak, żeby gadali. I to tak, to ja bardziej w tę stronę. Tak, może cię pytam, bo wiesz, bo jednak ja trochę... Nie wiem, czy mam, na pewno miałam taką sytuację, że tych oczekiwań było bardzo dużo. Z jednej strony bardzo czułam, że to jest, że to mnie krępuje i po prostu nie chcę tego i że właściwie, no już po prezydenturze, która się skończyła naprawdę dawno temu, zaraz będzie, no 20 lat będzie zaraz. No to już myślałam sobie, nie no, już teraz to chyba naprawdę mogę być sobą, no co, jakie mogą, co, jaką rolę teraz mam. Ale poczułaś to, że możesz? W końcu? W końcu, ale wolno to przychodziło. I taki... ja ciągle do tej pory mam takie poczucie, że są... Znaczy, nie, już się czuję od wielu lat taka... wiesz, ja też trochę mam w sobie taką przekorę i takie... I strasznie nie lubię, jak ludzie mi mówią, że czegoś nie powinnam albo coś powinnam. To wiesz co, pewnie to chyba u mnie to było najbliżej w sytuacji, że ludzie mają jednak oczekiwania jak od tego, jaka powinna być wdowa, nie wiem, że okay. Wdowa to są, czy ja się w ogóle miałam prawo uśmiechać. To było bardziej, wiesz, tak? Że nie mam prawa. Tak, myślę, że to było takie... Ale pilnowałaś się? Wiesz co, nie kompletnie, tylko bardziej z rozmów z moimi znajomymi, gdzieś bliskimi, że takich, gdzie do mnie docierało raczej z, wiesz, jak ludzie sobie uzurpują prawo do dyktowania, jak powinna zachowywać się osoba, która straciła kogoś bliskiego, że to takie, ktoś mi mówił, że coś abstrakcyjnego po prostu gdzieś słyszał albo przeczytał, albo... Więc to chyba było takie, że wiesz, że... To jest w ogóle ciekawe, nie? Że ktoś, kto w ogóle jest kompletnie obcą ci osobą i mąż był kompletnie obcą jemu osobą, ma poczucie, że wie lepiej, jak ty powinnaś przeżywać tą żałobę. Tak, albo jak przeżywam, że ktoś się komuś, albo nie przeżywam, komuś się wydaje, tak, to są, znaczy w ogóle my mamy taką, to mnie też, bo, że ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby mówić innym, jak mają wyglądać, jak mają żyć, to jest takie niesamowite, bo to, że jesteś osobą publiczną, okej, no ja też jestem gotowa na krytykę, bo to się z tym wiąże i nie mam z tym problemu, ale zawsze mnie to tak zadziwiało, bo wydaje mi się, że ja nie miałam takich tendencji, żeby... Wiem, Ola, uważam, że powinnaś mieć grzywkę, wiesz? Ja też tego nie rozumiem. A też jestem odbiorczynią tych wszystkich uwag i sugestii, co powinnam, czego nie powinnam. Tak. Nawet na tym nieszczęsnym Instagramie. No, w jakich tematach powinnam zabierać głos, a w jakim nie powinnam. Ja myślę, Jezus Maria, po prostu. Tak, i że to jest, że długo, wiesz co, starałam się dosyć neutralnie, bo też... gdzieś doceniłam święty spokój i to, że jak się człowiek nie wychyla, to w gruncie rzeczy jest lepiej, bo to tak jakoś jest wtedy miło i przyjemnie, no ale przychodzą takie momenty, że już musisz zabrać głos i gdzieś stanąć, czy po stronie kobiet, czy wiesz, o coś zawalczyć, to widzisz, z jaką to się spotyka wtedy bombą taką zrzuconą na ciebie, że kobiety, które mają własne zdanie, to jest właśnie ciekawe dla mnie. To chyba jest taki, wiesz, że trudniej mają kobiety, które mają własne zdanie, własne opinie. Takie wyraźne, że to te mają najtrudniej.
Bo to są bardziej atakowane? Tak, zdecydowanie. Tak, że u nas mimo wszystko pokutuje to, że jak jesteś grzeczną dziewczynką, to jest wszystko okej. Okay. My akceptujemy grzeczne dziewczynki, ale jak już, już coś fikasz, to nie. Nie zabieraj głosu. Tak, najlepiej, po co zabierałaś głos na ten temat? Jak mogłaś, byś nie, zabrała, to byśmy sobie wyobrażali, że nie masz zdania. Pokazuj te stylóweczki, te sukienki, będzie wszystko i się nie odzywa. I dlatego ja też miałam, wiesz co, takie poczucie, że zawsze, że w naszym show biznesie jest bardzo dużo takich postaci, które są, które wyglądają, ale nigdy nie dowiesz się i nawet nie wpadniesz na to, jakie mają opinie, co myślą, bo one celowo jakby budują ten swój wizerunek na to, tak, że chcą być miłe i sympatyczne, i dla każdego. Tak. I wtedy jest dużo pracy, dużo zleceń, jest to koniunkturalne. Jak zupa pomidorowa. Tak. Nigdy tam nie byłam, w tym miejscu. Nie chciałabyś być. Dobrze, tak jakoś poszłyśmy na koniec, taki niezbyt przyjemny akcent, a tutaj święta za pasem. A jak spędzasz? Jest o tych miłych, wiesz, jak spędzasz święta? Te święta spędzam na Mazurach też, ale później, wiesz co, tradycyjnie jadę do Zakopanego przed Sylwestrem i na Sylwestra. No i liczę na to, że w tym roku w końcu będzie śnieg, bo pamiętam, jak Nowy Rok witaliśmy, w sensie siedzieliśmy na tarasie w Nowy Rok ze wszystkimi znajomymi i w zeszłym roku było 19 stopni Celsjusza i świeciło słońce i wszyscy tak w zasadzie, co tu się wydarzyło? Więc mimo, że to była wspaniała pogoda, to jednak chciałabym, żeby w tym roku był mróz i żeby był śnieg. I żeby było takie w górach obłędne, żeby był ten Sylwester naprawdę. I żebym mogła wziąć skitury i pójść gdzieś. No to bardzo ci tego życzę. Bardzo ci tego życzę, Aga. Ja wybywam na święta do Szwajcarii, więc moje szanse są zdecydowanie większe. Tak, ale to prawda. Zapraszam. Bardzo dziękuję. Bardzo mi było miło, że byłaś moim gościem. Wzajemnie. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. No i wesołych świąt w takim razie. Wesołych świąt, takich wspaniałych prezentów. Zawsze prezenty są, widzisz, jakimś takim dobrym akcentem, pozytywnym. Tak jak jest. Jak są udane. I pierogi. Dzięki. Dziękujemy ci za wysłuchanie tego odcinka. Wspólnie tworzymy przestrzeń, w której każda kobieta może czuć się usłyszana i inspirowana. Jeśli doceniasz naszą pracę, prosimy o chwilę, żeby ocenić nasz podcast i podzielić się swoimi myślami na temat tego odcinka na Instagramie lub Facebooku Jest Biżuteria. Twoje opinie są dla nas niezwykle ważne. Razem tworzymy lepszy świat dla kobiet. Do usłyszenia.